Witajcie, kochani, witajcie. Dzisiaj mamy gościa, który sam się, a raczej która sama się przedstawi za chwilkę. Nie widzicie ją po raz pierwszy, a jest w ciekawym miejscu, jak widzicie. Ja niby w ogrodach, a ona naprawdę tam, gdzie jest i co widać, to nie jest ściema. Więc wszędzie jest pięknie i radośnie. I najpierw zapytamy Anitkę, co ona robi, co robiła, czym się zajmuje, dlaczego jest tam, gdzie jest. Niech sobie troszeczkę o tym pomówi. Ja sama chętnie wysłucham. A potem porozmawiamy o temacie bardzo poważnym, który dotyczy kobiet i UK, czyli Wielkiej Brytanii. Witam cię, droga Anitko, serdecznie. Powiedz, co robisz, gdzie jesteś, wyglądasz bajecznie. Dziękuję bardzo. Oddaję ci głos, lalko, oddaję ci głos, kochani. Tak, dziękuję bardzo. Zawsze mi prawisz wspaniałe komplementy, za które jestem niezmiernie wdzięczna. Dziękuję, kochana. Ty również wyglądasz wspaniale. A tak Dziękuję ci, lalko, dziękuję. ciebie wychodzi, no to o czym my tu mówimy? Wszystko jest piękne, i twoje tło, i ty, i całość, cała otoczka. Dziękuję tobie bardzo za zaproszenie przede wszystkim. Nazywam się Anita Gierczyk. Już pewnie niektórzy mnie znają, ponieważ miałam już przyjemność być razem z Grace na wywiadach. Czym się zajmuję może? Zajmuję się pięknem, kreowaniem piękna, kreowaniem przede wszystkim pięknej duszy, która wchodzi z nas, wewnątrz, na zewnątrz. Zmieniam poglądy, postrzeganie ludzi, którzy mnie otaczają. Dlaczego jestem tutaj? Ponieważ szukam inspiracji. Świat dla mnie jest inspiracją. Uwielbiam świat, uwielbiam ludzi, uwielbiam poznawać ludzi i uwielbiam zmieniać postrzeganie, zmieniać percepcję, wszystko. Ja I jestem. to jest cudowne, ale Nitko, nie pozwól nam czekać. Gdzie ty jesteś? Bo nie jesteś w Wielkiej Brytanii. Nie, nie jestem w Wielkiej Brytanii. Jestem w tej chwili w Hiszpanii, w miejscowości Denia. Przepiękna miejscowość, przepiękna. Zakochałam się, jak zawsze, bo ty już mnie znasz i wiesz, że tam, gdzie ja bywam, to zawsze się zakochuję, ponieważ świat jest dla mnie piękny i bardzo doceniam każde miejsce, w którym mam okazję przebywać. A dziś jestem w domu moich przyjaciół, którzy mnie tak ugościli, że aż dech zapiera. Nie mam słów. Ej, czy oni mają widok na ocean? Tak, oni mają widok na ocean, jak widzisz, na Ty morze. wiesz co, nic dziwnego, bo ja mam znajomych tutaj, którzy chcieli nawet polecieć do Hiszpanii, żeby coś tam sobie kupić. Czy rzeczywiście jest taniej tam? Myślę, że tak, że w tej chwili w ogóle, wiesz, patrząc się na zeszły rok i już tegoroczny rok, jest masa Polaków, którzy przybywają do Hiszpanii, ale nie tylko Grace, ponieważ ludzie z Wielkiej Brytanii również przybywają tutaj i kupują nieruchomości. Jest taniej zdecydowanie niż w UK i jest taniej zdecydowanie niż w Polsce. Także ja jak najbardziej polecam to miejsce, ponieważ tu jest cały rok słoneczko, rzadko pada, jest przepięknie. Jak widzisz, roślinność jest niesamowita. Słoneczko, które ja kocham i nie A tylko ja. jaka nitko z bezpieczeństwem? Jest bardzo bezpiecznie tutaj. Bardzo. Pamiętasz, ostatni nasz wywiad był bodajże podczas mojego pobytu na Florydzie, w USA, na Tak jest. Florydzie. No, no to jeżeli chodzi, ja też bardzo oczywiście zakochałam się w tym zakątku świata, aczkolwiek porównując bezpieczeństwo w Stanach Zjednoczonych na Florydzie, a tutaj w Hiszpanii, w Europie, to nie ma porównania. Tutaj jest naprawdę bezpiecznie, także z ręką na sercu polecam Ty wiesz przebywać. co, ty, słuchaj, ty mnie coś przypomniałaś, Anitko, droga. A mianowicie, ty faktycznie byłaś na Florydzie.
No tak. Potem nawet chyba zahaczyłaś o Chicago, coś tam zdjęcie jakieś wrzuciłaś. I co tak naprawdę zdobyłaś, zobaczyłaś, czy to był udany pobyt, bo ty chyba byłaś z miesiąc czasu, co? Tak, ja byłam przede wszystkim, moje podróże związane są z moją książką, jak już ją znasz, czytałaś. Książka nosi tytuł Uwierz, Believe, czyli jakby no, sam tytuł mówi to, o czym ja mówię i co robię. Czyli w momencie, kiedy uwierzymy w siebie i pokazujemy siebie prawdziwymi, jakimi jesteśmy, dzieją się cuda wokół nas, pojawiają się wspaniali ludzie. Nie ma przypadków, więc tak naprawdę te sytuacje, które się wydarzają po drodze, podczas moich podróży, one tak naprawdę są już wcześniej odgórnie zaplanowane, za które jestem wdzięczna. I każdy wyjazd mnie inspiruje, każdy wyjazd popycha mnie do następnego wyjazdu, żeby poznawać kolejnych ludzi, ponieważ tam, gdzie bywam, naprawdę tworzę wspaniałe społeczności, polskie przede wszystkim, ponieważ zależy mi na nas, Polakach, a w 90% zależy mi na kobietach, którym dodaję siły, dodaję mocy. Myślę, że przede wszystkim tym, że jestem sobą, że potrafię pokazać prawdziwego człowieka, ponieważ taka jestem. I czy mam gorszy dzień, czy mam wspaniały dzień, to ja po prostu to pokazuję. Ja jestem cały czas prawdziwa. Ludzie to lubią I i ludzie się jeszcze, słuchaj, jeszcze cię dopytuję o tą Florydę, bo ty na taki kawał czasu przyjechałaś. I czy spotkałaś dużo ciekawych ludzi, czy już trochę się dłużyło? Kochana, ja zawsze spotykam wspaniałych ludzi i pasa, ponieważ zawsze, kiedy ja jestem w nowym miejscu, przeważnie latam sama. Teraz jestem ze swoim synem tutaj, ponieważ, no, jak powiedziałam, to są nasi znajomi, moja przyjaciółka serdeczna z jej mężem. Ale przeważnie latam sama ze względu na to, że ja promuję swoją książkę i muszę być dłużej w każdym miejscu. Zawsze mówię o tym, że jestem na grupach facebookowych i nie tylko. Proszę o informacje. Daję informacje, że chętnie poznam nowych ludzi. Pytam o różne miejsca i zawsze mam masę odpowiedzi. To powoduje poznawanie szerokiego grona osób. I No tak więc się zaczyna. prawda, że to podróżowanie, poznawanie nowych ludzi, nowych miejsc, pięknych miejsc i wspaniałych ludzi. No bo ktoś, kto przychodzi na spotkania z nami, oczywiście, że rezonuje z nami. To nie przyjdzie ktoś, kogo w ogóle nie interesuje i mówi innym, wiesz, innym językiem z innej planety, tylko to są ludzie, których przyciągamy jak w lustrze, prawda? I dlatego jest to wiele łatwiej i przyjemniej. Więc oczywiście, że ty się świetnie bawisz. Słuchaj, ja przy tym tak, ja przy tym, poza tym, że promuję swoją książkę, poza tym, że pracuję online również na wyjazdach, ponieważ no, to nie są tylko wakacje, bo trzeba z czegoś się żyć, ale moja praca to jest moja pasja, więc wiesz, ja kocham to, co robię i to widać. Ja ze mnie wychodzi, tak jak wiele razy słyszałam, bardzo pozytywna energia, która zaraża ludzi dookoła. Ludzie, tak jak powiedziałaś, przychodzą do nas tacy, jakimi my sami jesteśmy. Czyli w momencie, kiedy ty pokazujesz swoją pozytywną energię i przyciągasz tych pozytywnych ludzi, tworzy się coś niesamowitego po prostu. Tworzy się taka energia. Ja nie potrafię opisać tego swoimi słowami, co się tworzy, bo Ty to czujesz, a teraz widzisz, Aniko, to jest idealne spotkanie na ten czas, które ja umawiałam się z tobą nie, bo o tego dnia to jest super energia, co na ogół warto tak planować, bo to są te tygodniowe czytania, żeby dokładnie wiedzieć, co kiedy się dzieje, ale ten 27 akurat miałam wolny ten czas, więc dlatego zaplanowałam, ale dzisiaj mamy tak cudowną energię tego w ogóle początku. Wszystkiego tego, czego pragniemy. No więc, jak pragniemy piękna, otaczamy się pięknem. Jak chcemy być wśród wspaniałych ludzi, we wspaniałych miejscach, to tam jesteśmy. Nawet jeżeli nie osobiście, to poprzez, widzisz, ja jestem z tobą w tej chwili w Hiszpanii, za co jestem ogromnie wdzięczna. Więc nigdy nie wiadomo, co będzie następne.
Czy to nie jest wspaniałe? Wspaniałe. Wiesz, też jeżeli chodzi, no wiesz, no, w tej chwili ludzie bardziej komunikują się online, tak? Więc w pewnym sensie jest to dobre, tak jak mówisz, że możemy się spotkać, ty jesteś w Stanach, ja jestem tutaj, czy gdziekolwiek indziej na świecie i możemy zawsze ze sobą rozmawiać, ale wiadomo, że face to face, wiesz, spotykać się z ludźmi, to też jest coś wspaniałego i myślę, że to jest inna energia, że wiesz, inny jest przepływ energii. Dlatego też ja tworzę te społeczności wyjeżdżając, zawsze się spotykam. Więcej zawsze przychodzi do mnie kobiet, faktycznie. Są też mężczyźni, którzy pozostają, którzy też chcą się rozwijać, też słuchają, też chcą usłyszeć różnego rodzaju porady, nie tylko ode mnie, ponieważ kobiety, które przychodzą się ze mną spotykać, są też bardzo kreatywne, tak jak mówisz, przyciągamy to samo. Więc będąc w każdym kraju, w którym ja do tej pory byłam, mam naprawdę mnóstwo ludzi, którzy na mnie czekają zawsze i cieszy mnie, jest to fakt, że ci ludzie naprawdę się zmieniają. Oni są naprawdę bardziej radośni. I Jest to to oni, zobacz, wielkie. każdy chce być blisko tego, co wspaniałe, tego, co entuzjastyczne. Każdy szuka inspiracji, jakiejś motywacji i chce spełniać się tak, jak na przykład ty. Więc Tak, ja to się nie dziwię. Podróżujesz, jesteś, chodzisz jak ten motyl, wpadasz pewno na salę, uśmiechnięta, ludzie to kochają. Ludzie pozytywni, wiesz, bo ja nie mówię tu o trolach, zazdrośnikach i w ogóle tego nawet nie chcę poruszać. Ludzie pragną tego szczęścia. Czy mają, czy nie mają, chętnie popatrzą na ludzi szczęśliwych, zadowolonych i spełniających siebie i swoje przeznaczenie. A Dokładnie. przeznaczenia jest w pasji. Więc jak długo robimy coś z pasją, spełniamy się. No a teraz, moja droga kochana Anitko, temat poważniejszy, a mianowicie, co z tymi kobietami w Wielkiej Brytanii? No to jest faktycznie poważny temat, powiedziałabym. I w pierwszeństwie myślę, że ten wywiad jest jakby okazją, sposobnością do tego, by stanąć w obronie wszystkich kobiet, a przede wszystkim kobiet w Wielkiej Brytanii, ponieważ ja tam mieszkam już spory czas, długi czas i poznałam może nie zupełnie prawo, ale w pewnym sensie zobaczyłam, jak to wygląda, ponieważ studiuję prawo rodzinne, w tej chwili jestem na trzecim roku i czuję się bardzo dotknięta, ponieważ tak naprawdę to jest prawo, które pokazuje, przekazuje bezprawie w UK dla kobiet, które faktycznie chcą sprawiedliwości, które poszukują prawdy, tego nie ma i dziś myślę, też wyjdzie artykuł bardzo, bardzo mocny. Dosadnie napisałam, właśnie będąc ostatnio w Australii, zresztą mówimy tu o podróżach, więc jak mówię, jestem w różnych krajach, ale nigdy nie zapominam o tym, że należy pomagać drugiemu człowiekowi i uczyć się na własnych doświadczeniach, przekazywać pewne informacje po to, żeby pomóc innym ludziom, więc będąc na wakacjach, ładując baterie w pięknym zakątku świata Australii, postanowiłam, że napiszę właśnie ten artykuł, który dziś wyjdzie i też chciałam na ten temat powiedzieć parę słów. To już wiesz, że również jestem osobą, która posiada własny gabinet online psychologii pozytywnej, która jest sposobem na budowanie siły wewnętrznej kobiet, wydobywania siły, wydobywania tego, kim jesteśmy naprawdę. Jestem osobą, która nie boi się mówić, co myśli, nie boi się popychać kobiet do tego, żeby były prawdziwe, żeby przekazywały swoje uczucia, jakiekolwiek one są. Więc patrząc na fakt, że coraz więcej przychodzi do mnie kobiet skrzywdzonych poprzez prawo, poprzez prawo, które jest dla mnie bezprawiem, United Kingdom, i ja o tym głośno mówię. Kobiety, które wierzą w
organy, które powinny być organami bezpieczeństwa w UK, czyli policja, to jest w pierwszeństwie, ponieważ kobieta skrzywdzona dzwoni zawsze na policję i wierzy w to, że zostanie potraktowana bardzo poważnie, że otrzyma tą pomoc. Oczywiście dzieje się to w 60%, nie powiem, że w ogóle, ale no 60%, ponieważ te kobiety są jakby, ich problemy są bagatelizowane, dlatego że one są zupełnie innej narodowości, czyli mówimy tutaj o Polkach, o Polakach. Jesteśmy spychani jakby na inną półkę. Może nie gorszą, ale inną. Czyli chcesz powiedzieć, że tak naprawdę Polacy, a jeszcze bardziej może Polki, bo to też trzeba określić, są dyskryminowane w Wielkiej Dokładnie. Brytanii. Tak, dokładnie. Czy to dotyczy całej Wielkiej Brytanii, czy tylko na przykład Anglii? Ja mówię o Anglii, okay. Ale że dzieje się to ogólnie w United Kingdom. A czy dotyczy to innych narodowości, czy naprawdę to jest dyskryminacja Polek? Wiesz co? Podejrzewam, że też dotyczy to innych narodowości, ale przede wszystkim ja tutaj staję Ty się w obronie. Orientujesz w polskiej. Tak, ponieważ pracuję z kobietami narodowości polskiej, więc mówię o nas, Polakach. No więc powiedz, na czym to polega, bo to jest bardzo ciekawe. Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, studiuję prawo rodzinne, więc tutaj będę zagłębiała się w ten temat. Kobiety, które liczą na pomoc, jeżeli chodzi o przemoc domową, dzwonią w pierwszeństwie na policję, tak? Która reaguje w 60%, ponieważ później one są jakby właśnie dyskryminowane, wpychane na drugi poziom i sprawy nie są dokańczane. Po prostu nie było sprawy, tak? A sprawca, który dokonał przestępstwa lub agresji jakiejkolwiek, zupełnie nie ponosi konsekwencji. Po prostu przechodzi do następnego aktu, który jest zgłaszany. Jest ich 100, 80, 10, a te kobiety nadal nie mają pomocy, nie otrzymują pomocy od policji, czyli, tak? Czyli czekaj, chcę, żeby wszyscy zrozumieli to. Więc kobieta Polka dzwoni na policję, więc rozumiem, że ona ma problem z polskim mężem. Niekoniecznie. Nieraz jest też mąż zupełnie innej narodowości, ale przeważnie jest tak, to polska rodzina. I teraz ta policja i prawo stoi po stronie mężczyzn, a nie kobiet. Tak, po stronie mężczyzn, którzy nadużywają przemocy. Dlaczego nie stoi po stronie kobiet? Ponieważ te kobiety nie znają prawa, nie znają tych dróg, które prowadzą poprzez bezprawie, żeby sobie poradzić. Zrozumiałaś, o czym ja mówię do ciebie? Czyli trzeba znać prawo, to nie jest koniecznie zupełnie sposób na to, żeby sobie poradzić, czyli trzeba znać odpowiednie drogi, które prowadzą do kombinacji prawnych, które Ja spowodują. rozumiem, tak jest, te różne kluczki, te różne drogi dookoła, ale także trzeba znać język angielski. Przeważnie, tak, w 60%, 65% kobiety nie znają poprawnego języka angielskiego, tak, żeby móc sobie poradzić właśnie w tej kwestii. I A to też. Słuchaj, Anitko, ale jeżeli teraz, bo widzisz, ja już idę szybko do przodu. Tak. Jeżeli kobieta nie zna języka kraju, w którym przebywa, to w każdym jednym kraju, na ogół nawet nie zadzwoni na policję. Dokładnie, i dlatego też osoby, które używają przemocy, przeważnie to są mężczyźni, wykorzystują ten fakt i te kobiety biedne siedzą w domach i naprawdę nie wierzą w siebie. Zawsze mają dzieci w 90%, o które dbają i chcą jak najlepiej, ale nie mają naprawdę sposobu na to, żeby sobie poradzić, ponieważ prawo, policja, na którą liczą, nie pomaga im, bo nie mówią po angielsku, ponieważ nie znają prawa, nie znają tych właśnie dróg, które prowadzą do tego, żeby sobie pomóc w jakikolwiek sposób, ponieważ nawet spisując tak zwany statement, czyli sprawozdanie, tak? Z danego wydarzenia, należy używać odpowiednich słów.
żeby sobie poradzić. I wielokrotnie jest kobieta pytana, parokrotnie, co chce powiedzieć, tak, w takim statemencie. No co się wydarzyło w ogóle przede wszystkim. Tak, ale tu też trzeba używać odpowiednich słów, żeby ten sprawca został ukarany. No ja w tej chwili mogę o tym mówić, ponieważ wiem, jak to działa, tak? Następnie... Może możesz im podpowiedzieć w ten sposób, rzucić jakieś hasło, najważniejsze rzeczy, nie? Tak, tak, dokładnie, hasło. To jest najważniejsza rzecz. Oczywiście, że mogę pomóc. Ja to właśnie robię. Dlatego też mówię tutaj publicznie o tym, że jestem jak najbardziej otwarta na to, żeby takim kobietom pomagać. Następnie, co się zaczęło niestety dziać w Wielkiej Brytanii po wyjściu z Unii, słuchaj, organy bezpieczeństwa, które jakby są kolejną instytucją, która miałaby pomagać kobietom, które żyją w związkach przemocowych, nazywa się Social Service, który ma na celu chronić kobiety i dzieci. Ale niestety Social Service działa wspólnie z policją i jeszcze jedną instytucją, która jest nad Social Service, nazywa się to, oni nazywają się CAFCAS. Oni działają wspólnie i niestety nie działają na korzyść kobiet, które zaznały przemocy. Czyli wręcz usługi socjalne, ty mówisz social services, usługi socjalne, czyli to tak. są dla ludzi, zwykłych obywateli. Dzieje się coś złego, oni pomagają, ale to wcale mówisz, że tak nie wygląda. Nie, to tak nie wygląda. Oni jakby działają, to jest jedna organizacja, która się nazywa inaczej. Każda jakby, wiesz, szufladka nazywa się inaczej, która niby na celu teoretycznie ma pomóc, ale tak naprawdę nie pomaga, ponieważ w ostateczności idąc, tak jak powiedziałam, tymi wszystkimi punktami, przemoc, policja, social service i potem jest CAFCAS. Te wszystkie instytucje działając wspólnie mają na celu zrobić jedną rzecz. Nie pomóc matce, która zaznała przemocy, lecz odebrać dziecko. O, jeszcze lepiej. Więc teraz czekaj, zanim wejdziemy w to, bo to już jest następny duży problem. Widzisz, czyli ja sądzę, wiesz, tak jak u nas w Stanach jest, no jestem w New Jersey, że jeżeli coś takiego nastąpi, jak ty mówisz, i kobieta wzywa policję, ona ma prawo wziąć go do sądu i tak naprawdę, jeżeli się pożali dobrze, to oczywiście, że sprawa idzie dalej. No bo mamy coś, co jest, wiesz, bezprawiem. Oczywiście. Nie można na kogoś podnieść ręki, nie można, wiesz, znęcać się i tak dalej. Czyli ty mówisz, że w Anglii te sprawy nie trafiają w ogóle do sądu. Trafiają do sądu, ale słuchaj, jak już sprawa trafi do sądu, zazwyczaj w 90% jest to długi proces, zanim sąd rozwiąże taką sprawę, daną, jedną, ponieważ potrzebne są dowody, potrzebne są zeznania, tak? Muszą sprawdzić wszystko, żeby było tak, jak należy. Ja to rozumiem. Ale zanim oni sprawdzą, to już wszystkie instytucje, które wymieniłam po policji, patrzą na jedną rzecz, która ma być dla ich celu, odebrać dziecko. I No wtedy właśnie, opowiedz teraz o tym, bo to jest, dlaczego ktoś chciałby odebrać komuś dziecko? Ponieważ może tak się złożyło, może tak sobie zaplanowano, nie wiem, nie oceniam, nie mam pojęcia, ale w 60% historii, które ja słyszę, dzieje się tak, że kobieta nie potrafi sobie poradzić, tak jak powiedziałam na początku naszej rozmowy, ponieważ nie potrafi mówić dobrze po angielsku, nie zna zasad prawnych, więc wykorzystują to te instytucje, które wymieniłam, social service, CAFCAS, wcześniej policja, potem sprawa idzie do sądu. Taka kobieta bezradna staje przed sędzią, której nie stać na adwokata, tak? No bo niby skąd? No to słuchaj, wiesz co, ty malujesz obraz straszny, ponieważ, no prawdziwy, ale to jest zgroza, ponieważ wyobraź sobie, kobieta jest
w związku jakimś, gdzie on świetnie mówi po angielsku, a przynajmniej umie się dogadać, ona nie umie, bo to i wiesz, i w Stanach się zdarza, więc to nie jest tylko, wiesz, Wielka Brytania czy Anglia. Teraz on powie, co chce policji, ona nawet nie wie, co on mówi, a już jak trafi przed sędziego i dalej nie umie się wypowiedzieć, no to jest zgroza. To jest zgroza. Dlatego mamy adwokatów tutaj na przykład, którzy znają polski i znają angielski świetnie. Są adwokatami, więc stają przed sądem. Więc do tych kobiet, które coś takiego robią, jak Anitka mówi, gdziekolwiek jesteście, w jakimkolwiek kraju na świecie, musicie mieć reprezentację. Myślicie, że adwokat drogo kosztuje? Ile cię będzie kosztować, jak ty tego adwokata nie wynajmiesz? Jak ty nie będziesz wiedzieć, co się w ogóle dzieje? No i co się dzieje? Odbierane są dzieci, chcesz powiedzieć? Trzeba być świadomą przede wszystkim sytuacji, która wokół nas się dzieje. Należy znaleźć drogę, przede wszystkim, żeby poradzić sobie z językiem. Nie można się bać, nie można się cofać, nie można dawać sobie sobą manipulować takim właśnie osobom, które chcą nami manipulować, tylko musimy pokazywać swoją siłę, musimy mówić, musimy przede wszystkim bronić siebie i własne dzieci, tak? Co się dzieje? Dzieje się to, co powiedziałaś. Kobiety nie biorą adwokatów, ponieważ nie wiem jak u ciebie, ale tutaj, ale w United Kingdom jest to bardzo droga usługa. Bardzo droga. No i u nas jest droga. U nas też jest droga. Przeważnie 70% osób niestety nie może sobie pozwolić na tego typu usługę, jak adwokat. No niestety. Jest oczywiście pomoc dodatkowa, czyli darmowy tłumacz, który jest oferowany w sądzie. Jest to też szansa, ale kobiety o tym nie wiedzą. Nie wiedzą. A instytucje, o których mówiłam wcześniej, wykorzystują takie sytuacje, dlatego że jesteśmy dyskryminowani, dlatego też zostają odbierane naprawdę ostatnio 30%, 35% dzieci zostało odebranych od matek, które nie potrafiły sobie poradzić z taką sytuacją i zostają przekazane do rodzin brytyjskich. Po prostu. To już jest poważna tak? sprawa. Ty mi to przysłałaś. Chyba ten list jakiś czas temu przysłałaś. Ja to przeczytałam, że co takiego? Że tak. Czy to w ogóle jest możliwe, żeby się działo? Petycje, które mają na celu bronić takich kobiet, ponieważ kobiety są zastraszone i nie mówią nic, kompletnie. Nie mówią nic. Dlatego, dlaczego to opowiadam? Bo chcę, żebyście mówiły, kobiety, głośno, co macie w sobie, jak jesteście krzywdzone, kto was krzywdzi. Razem możemy więcej, naprawdę. Ja jestem naprawdę bardzo otwarta na pomoc. I nie tylko ja, bo wszyscy, którzy mnie otaczają, są to przeważnie kobiety, są to silne kobiety, świadome kobiety, i my jesteśmy naprawdę otwarte na to, żeby wam pomóc. My się nie boimy mówić. I chciałabym, żeby kobiety, które nas oglądają dziś, to samo zrozumiały. Mówcie, bądźcie sobą, nie bójcie się. Są sposoby na to, żeby poradzić sobie i żyć jak chcecie i chronić siebie i własne dzieci. Wiesz, jest jedna rzecz, mieć problem z mężem czy partnerem i cierpieć z tego powodu, ale ty na pewno oglądasz mnie od czasu do czasu i wiesz, że ja zawsze mówię i powtarzam, że każda kobieta, szczególnie kiedy w grę wchodzą dzieci, powinna walczyć o swoje i dzieci dobro, jak lwica. I nie cofnąć się absolutnie przed niczym. Tak. Pieniądze dzisiaj są, jutro nie ma. To jest rzecz nabyta. Dzieci odebrane, no ja sobie w ogóle tego nie wyobrażam. Zanim by to się stało, słuchaj, to już ja bym była w Polsce, czy w Hiszpanii, czy w Australii. Tak. I dlatego ci mówię, że wiesz, dzieci są odbierane, instytucje wykorzystują ten czas, który ma sąd,
ponieważ nieraz to jest grace, nieraz to jest pół roku sprawa, nieraz to jest rok, nieraz 2 lata. I te dzieci są w domach zastępczych, cierpią, płaczą, tęsknią za swoimi matkami, za swoimi rodzinami. Ale no niestety... Czy znasz osobiście takie sytuacje? Tak. Znam osobiście, dlatego wyszłam. Kobiety, które mnie oglądają i wiedzą, o kim ja mówię, no to podejrzewam, że naprawdę będą inaczej postrzegały swoje sytuacje, bo można o tym mówić, nie można się bać i cofać przed tym. I myślę, że coraz więcej... Wiesz co, Anitko, ja myślę, że to, o czym ja mówiłam wczoraj, akurat tak się składa, filmik, jak właśnie mówiłam o przypadku kobiet i o tych, które cierpią i czego ja nie potrafię zrozumieć, no ale to się dzieje. To są kobiety słabe, to są empatki, to są wrażliwe, często są rybki, jak ty i ja, a więc chcą dobrze, chcą najlepiej, on się zmieni, albo ja absolutnie do poziomu się położę, żeby tylko było wszystko dobrze i będę cierpieć, żeby dzieci nie cierpiały. Tak. Ja bym powiedziała tak, że jest idealny już czas, żeby z tej niewolnicy Izaury wyjść. Mentalności wyjść na dobre. Że my kobiety powinniśmy mieć swoje stronnictwa w rządzie, swoje partie, my kobiety, czy stronnictwo kobiet, że będziemy walczyć o swoje prawa, o to, co się nam należy, bo my też jesteśmy ludźmi, uwierzyć czy nie. My jesteśmy ludźmi. Dokładnie. Ja nie wiem, dlaczego, słuchaj, niektórzy postrzegają kobiety jak słabe ogniwa. Nie jesteśmy słabe, my jesteśmy bardzo silne. Tylko musimy nauczyć się być sobą do końca, mówić, przekazywać to, co mamy. Mamy ogromną siłę. Uwierzyć we własną moc. A szczególnie jeśli ty w tej chwili w Hiszpanii, ja w Stanach Zjednoczonych, kobiety, które słuchają nas w Australii, Izraelu, Afryce, bo słuchają wszędzie, w Polsce, Wielkiej Brytanii, kochane kobiety, czas na to, żebyśmy się zjednoczyły. Bo gdzie się nie obejrzymy, wszędzie stoją mężczyźni i to oni nam mówią, jak będzie, co będzie, to oni decydują. No naprawdę. To no jest naprawdę. 2023. To nie jest 956. Więc, prawda? To się nie stanie. Słuchajcie, dziewczyny, kobiety, naprawdę, my jesteśmy silne, jesteśmy potężne, mamy moc, jesteśmy piękne wewnątrz, na zewnątrz i wykorzystujcie to swoje piękno. Żyjcie. I nie że pójdź. Mamy prawa. Mamy tak, prawa. Tak jak mężczyźni mają prawa, my mamy. Jeżeli ich nie mamy, to dlatego potrzebna jest moc nasza, czy w takim Sejmie, Senacie, tych wszystkich różnych innych instancjach prawnych, żeby to zmienić. Tak, żeby ale sobie też się liczyły. Mamy głos, ale jeżeli go nie użyjemy, no, to stracimy. To jest bardzo proste i nieskomplikowane. Ale jeżeli jest taka sytuacja, gdziekolwiek jesteś, bo jeszcze są te monarchie, wiesz, te Australie, Kanady i Wielka Brytania, że może być jeszcze coś dodatkowego. Po pierwsze, gdzie jesteś, jest ważne. Jakie jest tam prawo? Po drugie, ile czujesz, że możesz powiedzieć? Jeśli jesteś w innym kraju niż Polska, to mówić po polsku jest za mało. Trzeba nauczyć się języka tego kraju, w którym się jest, żeby w ogóle wiedzieć, o co chodzi. Szczególnie jeżeli masz partnera, który świetnie zna angielski. To już teraz słyszałyście, ogromnie ważne. Masz dzieci, już nie jesteś sam. To jest swój święty obowiązek, żeby zapewnić im bezpieczeństwo. A więc wszystko robimy, żebyśmy my kobiety i nasze dzieci
były bezpieczne, żebyśmy wiedziały, o co chodzi. I pamiętajcie, I nigdy, przenigdy, przenigdy nie rezygnujcie z adwokatem. Sądy często, tak jak tu w New Jersey, można mieć adwokata publicznego, więc się nie płaci za niego. Okay? Są także tłumacze. Jeżeli staję przed sądem i ja nie znam języka angielskiego, to proszę sędziego i właściwie sędzia sam proponuje i natychmiast dzwoni, tak jak tutaj u nas w sądach, do tłumacza. Tak. Ja sama tłumaczyłam na kilku sprawach. Więc zawsze jest pomoc, ale trzeba się upomnieć. Tak, trzeba mówić po prostu. Przede wszystkim mówmy, co czujemy, nie bójmy się, bo to nie jest żadne przestępstwo mówić, co czujemy, czy to są dobre uczucia, czy to są złe, wyraźcie je. Jak długo jest to prawda. Zawsze. Jak Tak, długo jest to ale... prawda i mówię szczerze, co się dzieje i co ma miejsce i co odczuwasz, faktycznie nie możesz zbłądzić. Jedyny błąd to jest tego nie robić. Dokładnie, tak. A A ja więc... jestem naprawdę otwarta na pomoc. Szeroko otwarta jestem na pomoc No dla was. właśnie, powiedz, bo ja to zapewniam, widzisz co, Udzielę pytania i tak dalej. I w ten sposób mogę pomóc, jak ktoś się ze mną spotka. Teraz ty opowiedz o sobie jeszcze na koniec, Aniko. Co chcesz wiedzieć, bo ty już wszystko mnie wiesz. No ja chcę wiedzieć, wiesz, w jaki sposób teraz przemów do tych kobiet, które są tam w tej Wielkiej Brytanii, w Anglii, gdzie ty jesteś, jak do ciebie się zgłosić, jak otrzymać poradę, o co tu w ogóle chodzi na koniec. Tak jak powiedziałam, chciałabym, żebyś umieściła też moje linki pod tym wywiadem. Myślę, że to będzie najlepszy sposób, wiesz, Grace, żeby Słuchaj, kobiety się domyślały. to jak najbardziej, jak zwykle. Co ty mi Tak. podasz, będzie wrzucone w komentarzu, tak żeby wszyscy widzieli. Tak, ja słuchajcie, działam na YouTube, mam swój YouTube kanał, gdzie udzielam informacji, porad na bazie psychologii pozytywnej i nie tylko budowania siebie. Mam również swojego Facebooka, mam Instagrama, gdzie przedstawiam piękno, czyli tak jak powiedziałam wcześniej też, jeżeli chodzi o stylizację, ale przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest piękno wewnętrzne, właśnie siła nasza, nasza moc, którą mamy, ponieważ ona buduje nasze piękno zewnętrzne, więc tego chciałabym, żebyście się nauczyły i żebyście zrozumiały, że każda z nas jest piękna i każda z nas ma w sobie siłę i warto ją pokazywać, nie bać się i wyciągać na zewnątrz. Wiesz co, Anitko, przepraszam Ciebie, to Piękno wszystko zewnętrzne. jest święta prawda, to wszystko jest święta prawda, ale czy nie myślisz, skoro masz swój kanał na YouTube, żeby zaprosić jakąś kobietę, jedno, dwie, które utraciły dzieci, bo wiesz, nic nie trafia do przekonania, jak pokazanie tej prawdy, bo ty mi opowiadasz i ja ci w 100% i jeszcze następny 100% wierzę, oczywiście, że to jest możliwe, ale jak będziesz miała kogoś, kto to przeżył, kto przeszedł, kto faktycznie te dzieci traci lub już utracił, to przemówi bardziej niż 100 naszych wywiadów. Rozumiesz, o co chodzi? Tak, ja się z tobą zgadzam. Ja już proponowałam kobietom, które opowiadały mi swoje historie, tyle, że ja nie odpowiadam za decyzje innych ludzi. No, oczywiście. Tak, jeszcze raz przekazuję wszystkim, którzy wcześniej rozmawiały, wszystkim kobietom, które wcześniej rozmawiały ze mną. Jestem otwarta oczywiście na każdy wywiad, na rozmowę, jeżeli mi Jeżeli, jesteś... kochane, jesteście z jakichś przyczyn, nie idziecie za Nitką, to jak najbardziej zapraszam na swój kanał. Bo o tym trzeba mówić. Ja przyznam się, że jestem zaszokowana tym, co usłyszałam. Ja sobie tego nie wyobrażam, żeby dziecko było polskiej kobiecie odebrane i przekazane angielskiej rodzinie. No to mnie w ogóle to jest coś niewyobrażalnego. I dlatego o tym trzeba mówić. Bo jeżeli się nie będzie mówić, to znaczy, że nic w tym kierunku się i nie będzie robić. Tak. A jak się nie robi, to dlaczego oni zabierają dzieci? Znacie odpowiedź. Bo mogą. Tak, dokładnie. Bo A mogą. my tak, że nie będą mogli. Dlatego słuchajcie, ja czekam na was. Naprawdę, jak jesteście gotowe na to, żeby mówić otwarcie o tym, proszę skontaktujcie się ze mną. Ja z wami porozmawiam publicznie. No bo będzie coraz gorzej. Jeżeli się nie mówi o czymś i oni widzą, że oni mogą z tym uciekać w swoją stronę i cieszyć się, że wygrali,
No to naprawdę, kochany. Nie możemy na to pozwolić, słuchajcie. Siła Nie w nas. myślicie o sobie? Pomyślcie o tych dzieciach, które są w tych rodzinach. No, no, to jest w ogóle, wiesz, no, dla mnie to jest nie do pojęcia. Ale widzisz, to pokazuje, że się dzieje coś, co, wiesz, gdzie kobiety nie wierzą w siebie, nie wierzą w swoją moc, nie wierzą, że mogą, szczególnie wspólnie, zadziałać, powiedzieć, zmienić, choćby zmienić prawo. Dlatego mówię wam, trzeba się połączyć międzynarodowo i stworzyć taką siatkę, choćby pod nazwą My Kobiety. Co ty na to, Anitko? Moja druga książka, którą piszę, mogę zdradzić tytuł, będzie miała tytuł Siła. Pierwsza ma tytuł Uwierz, druga będzie nosiła tytuł Siła. I w tej kobiecie, zobacz, widzisz, jak ja o tych kobietach? No W tej tak. książce będą kobiety, będą wasze historie, ja będę mówiła o was. Zgłaszajcie się do mnie, ja was opiszę. Opiszę wasze historie po to, żeby wam pomóc. Po to, Bo żeby lubię. uwierzyć we własną siłę, we własną moc. Bo o to w tym wszystkim chodzi. Kobieta, która w siebie nie wierzy, gnie się pod wszystkim. Kobieta, która wierzy w swoją moc, która wie, kim jest, która wie, czego chce, która cały czas się uczy, choćby tego języka, ale także na swój temat. Bo Tak. najgorzej nie znać siebie. No jak nie znasz siebie, to wtedy mogą cię wszyscy na ciebie naskoczyć. Jak to jest na pochyłe drzewo? Wszystkie kozy skaczą. Było takie No powiedzenie? tak, dokładnie tak, ale my już na to nie pozwolimy, słuchajcie. No, nawet nie ma mowy, nawet nie ma mowy. Sięgaj po pomoc, wydaj parę groszy, bo cokolwiek nie robisz w swoim kierunku, żeby poznać siebie, żeby nabyć mocy, żeby rozumieć, wiedzieć i starać się coś zmienić, to nie jest stracony grosz. To jest zaoszczędzony. I to poważnie zaoszczędzony. Ważne, żeby edukować siebie, ulepszać siebie, dbać o siebie. Jesteście kochane, piękne, wspaniałe kobiety. Tylko jeszcze trzeba w to uwierzyć. Uwierzcie w siebie, naprawdę. Jak uwierzycie, wszystko się zdarzy. Ale tylko piękne. No Zawsze. i piękne, i wspaniałe, i często zastraszone, i często zaprogramowane od dzieciństwa. Nie możesz, na pewno ci się nie uda, nie wyskakuj. A potem jak znajdzie jeszcze takiego partnera, jakiegoś narcystę, psycho czy socjopatę, to jeszcze doleje tutaj benzyny do ognia i powie, no przecież słyszałaś od dziecka, że nic nie potrafisz, nie możesz. Ja nawet nie chcę w to wchodzić, bo słuchaj, energia jest świetna i my do końca sierpnia tworzymy swoją rzeczywistość. A więc musisz uwierzyć w siebie. Jeżeli ty nie uwierzysz w siebie, nikt w ciebie nie uwierzy też. Dokładnie tak. Anitko, Anitko, co chcesz powiedzieć na koniec, piękna kobieto, pełna energii, entuzjazmu z tej pięknej Hiszpanii? Słucham ciebie. No, słuchaj, pożegnamy w takim razie. Czy wybierasz się gdzieś indziej, w inny kierunek świata? Ja dam tobie znać i wtedy zrobimy jakiś wywiad. Koniecznie, koniecznie na pięknym tle, bo ja wiesz, że kocham piękne krajobrazy. Ja sama żyję, wiesz, jak patrzę tam na to wszystko, co ty prezentujesz, wiesz, cudownie, cudownie. Dodam, kochanie, dodam coś. Mam, słuchaj, już zaplanowany pewien projekt w zupełnie innym zakątku świata i wtedy się do ciebie odezwę. Na razie nie będę mówiła, bo wiesz, nie chcę zapeszać, ale Okej. będzie fajnego i będziemy na ten temat rozmawiać, żeby znowu dodać odwagi, otuchy i wydobyć siłę z innych kobiet, że możemy. Możemy, pamiętajcie, wszystko zrobić. Wydobyć, ponieważ ta siła już jest w tych kobietach. To nie ma dolewania czegoś, tylko chodzi o to, żeby się otworzyć. I po co wydobywać? Słuchaj, niech one same się otwierają. Otwierajcie się, otwierajcie się. Bądźcie zainspirowane tym dzisiejszym programem, żeby naprawdę połączyć się, żeby zmieniać, żeby wierzyć w siebie i żeby spełniać siebie i swoje marzenia, pragnienia. Te 5 miesięcy, ja wam obiecuję, że będą magiczne. Będzie się działo szybko. O, na sam koniec muszę powiedzieć. Miałam oddzielny zrobić kawałek, ale dlaczego nie teraz? Jak szybko rzeczy się spełniają. I dobre, i złe niestety. Więc warto zawsze myśleć coś pozytywnego. Wczoraj
Niedziela była, bo dzisiaj mamy 27. Więc w niedzielę biorę prysznic i sobie, wiesz, myślę, że jak będę robić zakupy, bo mówię, po spacerze pojadę na jakieś jeszcze zakupy drobne, bezglutenowy chleb i takie te nowe rzeczy, które teraz jem. I mówię, jakie kwiaty sobie zakupię, bo już moje irysy, wiesz, padły po tygodniu. I tak słyszę, że to mają być słoneczniki. Wow, ja na ogół słoneczników przyznam się, że nie kupuję. To królowej Elżbiety były ulubione podobno kwiaty waszej Prawda. panowej, nie? Słoneczniki. Więc ja mam słoneczniki, no okej. Okay. Słuchaj, tylko wychodzę z tego prysznica, a cały czas telewizor, wiesz, chodzi tam różne takie uzdrawiające, te piękne, relaksujące programy. Tysiące słoneczników. Całe pole słoneczników. A ja tak stoję, rozumiesz, z tym ręcznikiem i mówię, no nie mogę uwierzyć. Teraz po tym Siła przy spacerze. Tak, ty słuchaj, po tym spacerze zajeżdżam do tego sklepu i słoneczniki nie to, że zawsze stoją. No teraz bardziej rysy, tulipany. Wyobraź sobie, pierwsza rzecz, słoneczniki. I mam słoneczniki w tej chwili w wazonie. Słuchaj, Więc to jest siła przyciągania. Nasze myśli, słowa mają moc, dlatego uważajmy, o czym myślimy. tak, ale widzisz, ja jeszcze tutaj muszę dodać, o czym mówiłam wczoraj, że ten portal, który się otwiera, rozumiesz, dzisiaj i do końca sierpnia na całym świecie, to jest w naszym sercu, każdego z nas. A więc trzeba uważać, żeby nie mówić niczego negatywnego, nie No właśnie. postrzegać pesymistycznie, bo to natychmiast będziemy przyciągać. Ale jeżeli wiem, że tak szybko coś przyciągamy, dlaczego nie myśleć o miłości, o szczęściu, o radości, o cieszeniu się z życiem, o podróżowaniu, o tym wszystkim, czego naprawdę chcemy. Może o odwadze wystąpienia, utworzenia własnego kanału na YouTube, może pokazania swojego daru i talentu, żeby to nie wiem jak się wydawało idiotyczne. Ale Cokolwiek. każdy z nas jest jednym jedynym, czy jedną jedyną. Nie ma kogoś drugiego. Możemy być podobni do siebie, możemy podobnie mówić, podobne talenty mieć, ale nie ma nikogo drugiego, więc takiego Tak. jak ty. Więc nie ma co tu kombinować, tylko To teraz te 5 miesięcy, a piątka zmiana, transformacja, naprawdę urzeczywistniać swoje marzenia i pokazać swoją moc, swój tam się gryzie. niesamowity dar i talent. Prawda, nie Właśnie, to dobre zakończenie? kochana, ja właśnie to robię, dlatego chcę przekazać kobietom, możecie wszystko. Jak sobie zaplanujecie życie, każdy dzień, tak będzie ono wyglądało. Uwierzcie w siebie i Tylko kreujcie. jedyne, co potrzebujesz, to uwierzyć. Dokładnie, uwierz w siebie. Jesteś cudem, kochana. Uwierz w siebie, uwierz w swoje marzenia, uwierz w to, że ty też możesz, że ty Możesz. też potrafisz. Jeżeli jeszcze czegoś brakuje, to uczyć się. Po to są seminary, webinary, warsztaty. Po to ja tyle stworzyłam tego wszystkiego, co stworzyłam. Po to Anitka robi, co robi. Tak. Więc pomoc jest dookoła nas. I na to nie oszczędzaj pieniędzy. Nigdy. Lepiej na to wydać niż na 10 buty i 15 torebkę. Oczywiście. Ok? No, świetnie. Aniczko, świetnie, dziękuję Ci ślicznie za to spotkanie i za tę piękną Hiszpanię i tą uroczą Ciebie. I Dziękuję. do kolejnego spotkania. Oczywiście, Grace. Dziękuję bardzo. Przyjemności życzę i Wam, kobiety, również. No właśnie. I żegnamy się z Wami, paniami, kobietami, kochanymi, wspaniałymi. I do kolejnego razu, jak to ja zwykle mówię. Buziaczki, Anitko, i do Was wszystkich. Buziaczki, kochana. Uściski, dużo miłości, radości, szczęścia, pa.